Dobra, witam wszystkich bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku pokażę, już trzecim tak naprawdę, pokażę wam, jak zrobić dwa questy dzienne bardzo szybko. Także włączę jakąś muzykę. Jakieś kurwa mózgotrzepy. Także. Dobra. Wszystko ogarnięte. Dobra, to idę dobić 301. A tak całkiem poważnie, to logam na 351. Odpalaj ta kurwa stoper! Już jadę z tymi amatorskimi dziennymi. Poczuję się jak robot. Tylko dobra, pierwszy sobie papierosa rozpalę. Dobra, jedziemy z questami. Taki trochę nieco inny odcinek, ale jest godzina 10:20, a jak wiecie, od 8 do 11 jest żółta mapa. No niestety, czuję się jakbym grał na majonie. Także porozmawiaj, dobra. Jedziemy tak, tornek. Dziękuję wam w ogóle za dobre odbiory odcinków, nie? Nie spodziewałem się aż takiej liczby wyświetleń. Ale to tylko świadczy, że chcecie więcej, nie? Dzisiaj będzie nieco wiało nudą. Nawet nikogo nie zabiję, bo nie ma red, nie? Takie najprzydatniejsze dodatki do robienia dziennych. K-Talk, licznik nawróconych. Podgląd questa. Takie trzy podstawowe dodatki ode mnie dla was, aby wam umilić questy dzienne. Dobra, żeby w topy nie było, tak mniej więcej pamiętam co kiedy. Dzisiaj w ogóle krwawa łaźnia jest, zapraszam was z tego miejsca właśnie o godzinie. Około godziny 17:30 powinienem odpalić łaźnia. Nagrodę będę odbierał o godzinie. Tata uruchomił swoje szare komórki. 18:36, tata odbiera nagrodę. Także jak ktoś chce tylko wejść i zobaczyć jak odbieram nagrodę w heroicznym EQ, znowu łaźnie wygram, tak jak ostatnio, tak naprawdę. Ostatnio w moim heroicznym EQ randomowym rozjebałem full seta Woja, full seta tropiciela, najsłabszego tropiciela na przedziale od 2.50 do 2.80, to znaczy gracz busko, miernota. Skilla nie kupisz, mówią, nie? Kolega się myli, bo zakupił sobie całe legendarne EQ i myśli, że jest kimś, a tak naprawdę to jest chłopcem do bicia, nie? No niestety, mówię jak jest, także... Nie! Ostatnio ktoś mi zarzucał, że bardzo często mówię nie, to dzisiaj będę mówił tak. O, tak, tak. Ja to mam, wiecie czemu? Mam taką traumę, bo mój nauczyciel, kurwa, od zajęć praktycznych, to zawsze mówił, Dąbrowski, nie, nie, zrobisz to? Tak, tak. O. Ciśniemy z tymi questami dziennymi. Muszę jak najszybciej zrobić, aby wam pokazać, że to wcale takie trudne nie jest, nie? Wystarczy poświęcić te 25 minut, myślę, i będę miał zrobione te questy. Zależy też, za którym razem nawrócę, nie? Niedawno wstałem, jestem jeszcze co nieco ospany. Ale... nic mnie nie zagnie, nie? Ogólnie to rozpocząłem już questy, teraz tylko... po prostu nie muszę 5 minut czekać, nie? Nie będę tutaj na odcinku 5 minut przymulał po prostu, no. Konan już ma 3,66, wow. Jakiś fir. 15 poziomów więcej, no. Co z tego, skoro w walce jest chłopcem do bicia, podobnie jak gracz busko. No niestety, zawsze był i będzie walony. Po łbie. Do nital ciśniemy. Po pióro. Oby mi za pierwszym pióro oddało. Kurwa, nie? Będę się tak cieszył. Będę skakał normalnie z radości, nie?
Także czym prędzej idę biuro. Tak ogólnie wam powiem, że Garmory, zróbcie coś kurwa z tymi dziennymi. Jakiś zamiennik dla dziennych, nie wiem, coś. Nie wiem, wykombinujcie coś, to wyście powinni coś zrobić, bo ja czuję się jak kurwa robot, nie? A nie chcę być robotem. Dostałem pióro za pierwszym, wow. Trzeba tutaj szukać jakichś pozytywnych rzeczy, a nie same negatyw. Także lecimy, nie śpimy. Jestem ogólnie ciekaw, nie? Czy powtórzę to, co zrobiłem tydzień temu. Czyli w trzech legendach wygram łaźnię. Jestem bestią, także może wkrótce w heroicznym EQ wygram łaźnię, no. Tak fajnie by było upokorzyć swych rywali i w heroicznym EQ łaźnię wygrać. No tak szczerze wam powiem, że to jest do ugrania. Patrząc na moją postać, na moje umiejętności, na moją szybkość ataku, na mój unik, na moje pierdolnięcie. Trzeba się tej atencji tutaj nażreć trochę przed łaźnią. Kurwa, jestem śpiący, trochę długo mi te questy idą, nie? Jestem jeszcze ospany, ale popatrzcie na to, jestem tak szybki, że Herfok jeszcze tutaj skóry nie zdążył, kurwa, obgolić, nie? A nie wiem, za co ja mu płaca, nie? Patrzcie, no. Nie są gotowe, to ciśniemy do Mytar, do Czarnej Owcy. Dacie jej pietruchę i wisienkę. Także znowu ktoś mi napisze, że zbyt dużo umie, także ale dobrze, poprawiajcie mi mordeczki, chcę tutaj się rozwijać, a nie stać w miejscu. A to wy szybciej dostrzeżecie moje błędy. Także ajajaj, Krzychu, ogarnij się, tak? Zostawcie jakiś kurwa komentarz, mordeczki, nie? Każdy zostawi jakiś komentarz, o to was proszę, nie? Kurwa, zapomniałem, co się robi w tym questie już, nie? Weź agionko do rzeźnika, dobra, cisnę do rzeźnika. Zaginam kiece i lecę. Mam sprawę, już cisnę do Garet. O, może się napisać? W jak najszybszy... Czekajcie. W jak najkrótszym czasie zrobiliście dzienny. Podajcie przedział minutowy. Ja myślę, że moje dzienne nie będą trwały dłużej jak 25 minut. Znam swoje możliwości, także... Też tak naprawdę trzeba mieć trochę kamyków, nie? Aby to je szybko zrobić, nie? No niestety. Chcąc, nie chcąc, trzeba kupić kamyki za SL. Lub zlotać z poszukiwanych listem gończym, nie? Ja już trochę teleportów zdobyłem. Z Merska na przykład jeden do Caneł na wyspę. Jeden do Tuzmer i jeden do Itan. Z Pandusiowego kiedyś też zdobyłem. Dużo tych kamyków pozdobywałem, tak prawdę mówiąc. Ale najważniejsze jest to, że zdobyłem kiedyś, nie może nie kiedyś, tak z rok temu, 30 tysięcy minut z gracza Busco. I właśnie dzisiaj w niedzielne niemalże południe, wstawiając ten filmik, wstawię na miniaturkę tego screena, gdy ściągam z gracza Busco 30 tysięcy minut wyczerpania. Powiem wam taką dobra, nie będę łamał języka, pozwolicie? Dobra. Po prostu nadal te butelki mam, nie? Dziękuję tobie, Busco, że dzięki tobie nie muszę zakupywać wyczerpania. I love you, Busco. Mam nadzieję, że równie dobrze będziemy się rozumieć na krwawej łaźni. Na pewno. Jestem ciekaw, czy gracz Szczepson wbije, bo widziałem, że RMW się rozpadło. Tak naprawdę za długo to trwało, nie? Za długo to trwało. Zdecydowanie za długo.
Co mam tutaj jeszcze ciekawego mam do przekazania? Kurwa, jak ja szybko codzienne robię, nie? Jestem jakiś opętany chyba, co? Czuję się jak robot robiąc dzienno, nie? Najlepiej to bym zainstalował jakiegoś bota, kurwa, do dziennych, bo co za różnica, czy ja to robię, czy bot, nie? Nie widzę w tym żadnej różnicy, tak naprawdę. Dobra, teraz tylko czekam na nawrócenie, tak? Tak szybko? Dobra, idziemy do Herfoga. Herfog już obgolił zapewne. Ostatnio, nie mając pieniędzy, chciałem, aby ogolił mi skóry. Czekałem 15 minut, to było na live'ie. Możecie napisać w komentarzu, kto to pamięta, kiedy nie mając pieniędzy, chciałem, aby Herfog mi obgolił skórę. Śmieszna sytuacja w chuj, nie? Nikt z widzów mi nie napisał, musiałem sam, kurwa, użyć swoich szarych komórek, nie? I spojrzeć na swoje złoto. Ja tak czekam, mówię, co on odpierdala, co on tej skóry nie chce, czy nie chce jej obgolić? No niestety. Zdarza się nawet najlepszym, widać tutaj. A spostrzegawczych tutaj widzów nie mam, nie, jak widać. No, takie są fakty niestety. Siedziało wtedy chyba z 50 osób, a nikt nie zauważył, że nie mam pieniędzy, nie? Albo nie chciał zauważyć. Wszystko widzom rozdał. A nawet na zrobienie dziennych już tutaj go nie stać, no niestety. Bida mnie dopadła. Gdzie ja idę? Zamiast... Ja już uprzedzam fakty tak naprawdę, nie? Zaraz pójdę do Tchuzal, spokojnie. Teraz będę musiał z kukłą iść na Macho. Potem będę musiał iść do... Tchuzal. Dobra, ubrana kukła. Szybciej, tata, bo tutaj stoper widzowie odpalili. I nie ma opierdalania się, tak? Ogień. Jestem ciekaw, ile moi widzowie robią dzienne, nie? Dwa dzienne, bo ja robię dwa jednocześnie ogólnie. To będzie taki poradnik tak naprawdę, jak robić dwa questy dzienne, nie? Bardzo szybko. Tak szybko, że... kapłanka nie zdąży jeszcze mi tutaj listy dać do nawrócenia. Zapewne. Tak będzie, patrzcie, teraz przychodzę i ona jeszcze nie ogarnęła, nie? Ale spoko ogólnie, bo teraz pójdę nawrócić. Kończąc nawracanie, nawet jak nie nawrócę za pierwszym razem, to pójdę do... Mariusz, fajnie, fajnie. Dobra, teraz nawracamy. Nie spodziewałem się tego. Może czas skrócili, bo nie wydaje mi się, aby minęło 5 minut. A może tak przyjemnie mi się te questy robi, że nawet tutaj nie zwracam uwagi na czas, a czas biegnie nieubłaganie, niestety. Czas się nie zatrzymał w miejscu, a tak mi się wydaje. O kurwa. No i żebym tutaj trzy razy nie nawracał. Ja chciałem jak najszybciej zrobić dzienne, a z tego, co tutaj zauważyliście wszyscy, to... Topa będzie chyba, nie? Ale dobra. Wolę lepiej negatywnie podchodzić do tego, dlatego też będę 20 razy nawracał. Ile najwięcej mieliście do zapytanych? O, ja miałem najwięcej 48 zapytanych. I tylko 10 sukcesów, nie? No niestety. Bywa i tak, nie? Czasem. Może jestem rekordzistą, no nie wiem. No, ja myślę, że ktoś miał dużo większego pecha ode mnie. No szkoda, że za pierwszym razem je nawrócę, nie? Muszę włączyć chodzenie myszką, nie? Ale już kogoś dwa razy chyba nawróciłem. No, niestety. Z tego co widzę. Bo zostało mi jeszcze 4, a zapytanych mam 12. Dawaj mistrzu. Mistrza, mistrzu, mistrza. Mistrzem.
nauczyciel od technologii kiedyś. Mistrz mistrza mistrzem. Ja pierdolę. Więc tak przypomnę, lata szkolne to od razu banan na mordzie się pojawia. Docenijcie, jak nie będziecie chodzić, kurwa. Tak naprawdę. Nie, żebym czegoś żałował, bo ja niczego nie żałuję. Zawsze robię wszystko na 100%. Dobra, dawaj. Jeszcze nie, kurde, co ja mam teraz zrobić? Teraz robimy cięcie, bo czekam. Nie ma takiej opcji. A w ogóle zapomniałem, pozdrawiam gracza Semedo, który specjalnie teleportował do Mytar i podesłał mi tutaj pietruszkę. Wielkie dzięki, Semedo. Tak naprawdę wracać po umbanie i myślę, że dzisiaj tak po łaźni przerzucę EQ na 300 i ściągnę z ciebie punkty honoru. Myślę, że się nie obrazisz. Najważniejsze, żeby uczciwie walce, nie? Bo ja tam Uruana nie ściągam z nikogo PH, jak jakiś kurwa liść, bo Uruana walczą tylko pety, które nie mają, już wam pokazuję czego. W ogóle może wujek z Colin obejrzy ten film i zrozumie, że musi zakupić sobie taki talizman, nie, niestety. Bo jak ja widzę, jak wuja respi tutaj 7 minut, to żal mi dupę ściska. Wujek, kupuj ten talizman i będziesz zadowolony z zakupu, także... Na wczorajszym live na czacie mu pisałem, ale obsrał mnie. Moja kurwa, nie czytają moich komentarzy. No kurwa, Magus, Fuzal, mordeczko, szybciej! Może wywalę ten kamień gdzieś, o, a mój widz go zgarnie, który pierwszy obejrzy filmik. Albo poważnie ten kamień wam rozdam. Ej, no nie rób sobie jaj, tak? Czajcie kurwa typa? Co, ja mam jeszcze raz zdążę nawrócić, a ty... Oj, koledzy. A miało być tak pięknie. Wow! Dobra, zaginamy kieca i lecimy. Ogólnie robię dzienne około 17 minut. Także... Jestem kurwa szybki, bardzo szybki, szybszy niż światło. Taki właśnie jestem, no niestety. Skilla nie kupisz, wprawy też nie kupisz, tylko wprawę trzeba wyrobić. Jakiś random mi tutaj screena podsyła, lecz ja go obsram tak jak zawsze. Zresztą nie wiem po co on nawet do mnie pisze. Ojej, Silver Knight, po co ty do mnie w ogóle piszesz, mordo? A chuj mnie to, co ci Garmodel oddało i w ogóle. W chuju to mam, mordo. Jebać cię sprzedaj na ściero, prawdę mówiąc. Co, w Team Łysego jesteś już, czy gdzie? Ajajaj. Tak to właśnie jest na Pandorze. Też tak naprawdę chciałbym zmieniać klany, tylko nikt mnie nie chce, ne? Kurwa. W żadnym klanie nie będę znany ani lubiany, także... No niestety. Pozostał mi tylko mój mierny klan i mój mierny tancerz i moje mierne zbieranie PH z randomów, z randomików, z peciarni Pandory. Mówię jak jest, bo na Pandorze tutaj amatorszczyzna. No kurwa, czajcie? A zresztą taki tak szybko zrobiłem. Zrobiłem dzienne szybciej niż 99% graczy, także jestem z siebie dumny. Normalnie. No kurwa. Czajcie? Ej, bo my zaraz tutaj rekord pobijamy jeszcze. Dobra. Teraz lecimy na machopetki. I mamy dzienne zakończone. Nie takie trudne. Jak widać. Jak się robi dwa questy, sami widzicie, że...
Nawet tak prawdę mówiąc, to w 20 minut można by było je zrobić, te. Ale w 25 się zamknę. Także nie jest źle, nie? Dwa questy jednocześnie. Ogień, nie? Zobaczymy, może jakiś list jest. O, różyk jest. Może gdzieś pójdzie, to go rozpierdolę. Fajnie by było, nie? Ogólnie na Pandorze teraz jest dużo mniej listów jak kiedyś. Tak, nie może jak kiedyś, jak pół roku temu, nie? Pół roku temu, otwierając listę poszukiwanych, to można było sobie wybierać, za kim się lata, nie? A teraz to jak dwóch, trzech graczy jest z listem kończym. To jest dobrze, nie? Nie taki diabeł straszny, jakim go pisali. Sami widzicie. Tata tutaj, amator, się uporał z dziennymi dość szybko. Dobra, mordeczki, nie będę tutaj wam przedłużał. To tak, dzisiaj łaźnie 18:30, niedziela. Tak, o 18 już wejdę chyba na samym początku. Także do zobaczenia, mordeczki. Pozdrawiam was wszystkich pozytywnych, a także tych negatywnych. Hejterzy też muszą być, także łapka w dół i elo. Żegnam.